Jaś, Jaziun, Jasio, Jazik, Jaźwiec, niby gatunek wszędobylski, ale jakże przez nas wędkarzy pożądany, bo można go złowić wszędzie. W rzece, w kanale, w jeziorze, w zalewie, nawet w niedużych rzeczułkach, wręcz momentami w maleńkich, jaziki są. Ale czy jest ich aż tyle, żeby pokrywały nasze wędkarskie zapotrzebowanie? Różnie z tym bywa, bo jazia chętnie łowi każdy. Począwszy od kolegi łowiącego na grunt, przez spinningistę, spławikowca, po muszkarza. Jaś jest rybą, którą można złowić każdą metodą i wędkarską techniką. W wielu wodach jazia zaczyna brakować. Złem koniecznym jest zarybienie tym gatunkiem. Niestety zmienił się klimat. Jak powiedział pewien mój znajomy ichtiolog, nasza ichtiofauna powolutku podąża w stronę takiego wzorca węgierskiego, czyli sum, karp i japoniec. A gdzie reszta gatunków? Właśnie, żeby te jaziki były w naszych polskich wodach, czasami trzeba tę naturę podeprzeć i dokonać zarybień. Zarybienia, no wiadomo, potrzebują na rybku, a na rybek jazia uzyskuje się za pomocą sztucznego tarła. Ja miałem tę przyjemność, autentyczną przyjemność, bo mogłem to obserwować pierwszy raz w życiu, jak w zakładzie w Janowie trójka kolegów, Andrzej, który jest ichtiologiem, Janek, który praktykuje w zakładzie w Janowie, i Kamil, który jest człowiekiem od wszystkiego, chociaż jest z wykształcenia ekonomistą, dokonywali pierwszego w tym zakładzie sztucznego tarła jazia. Sprawa zaczyna się od podania rybom hormonu w formie zastrzyku, jak to się w języku medycznym mówi, iniekcji, żeby ten proces gotowości do tarła przyspieszyć. Ale trzeba by było każdą sztukę indywidualnie przeważać, żeby podać jej taką dawkę, żeby można było dokładnie, terminowo, godzinowo określić, kiedy ta rybka będzie gotowa do oddania ikry czy mlecza. No i tutaj zaczyna się taka poniekąd benedyktyńska ichtiologiczna robota polegająca na tym, że czekamy, czekamy, czekamy. No i wyjmujemy, sprawdzamy. Przez tyle lat jest prawa. Jeszcze jej brak. To też nie. Jedna dziewczynka jest już gotowa, sypie ikrą, cieknie, druga nie. Segregujemy, rozdzielamy samce od samic. Niby ryby trą się w wodzie, ale w wypadku sztucznego tarła ikra musi być suchutka. Dlatego ryby są wycierane, zawijane w szmatkę, poniekąd również po to, żeby były spokojne przy tym procesie wyciskania ikry. Ta rybka jest zawinięta, żeby była sucha, żeby ikra nie zawierała wody. A druga sprawa, jak ryba ma zasłonięte oczy, to doskonale chyba wszyscy wiemy, że jest spokojna i można tego zabiegu sztucznego tarła bez uszczerbku, większego uszczerbku na jej zdrowiu dokonać. Przytrzymał nam się trochę, żeby się. Gros samiczek udało się wytrzeć, więc w miseczce znajduje się dość pokaźna liczba ikry. No i teraz do tego dodajemy mleczek. Mlecz już koledzy pozyskali wcześniej od samców, ale ten mlecz jest rozrobiony, rozrzedzony. No i metoda stara jak świat,
mieszania ikry z mleczem, czyli piórko, niezastąpione ptasie piórko. Dajemy 12 ml mleczu rozrobionego w buforze. Kiedy ta ikra zostanie już zapłodniona, to trafia do słoju Weissa, do takich słojów inkubacyjnych, no i trzeba czekać, aż się z niej wylęgnie na rybek. Maluśkie rybeczki, które mają jeszcze woreczki z żółtkiem, które im na początku umożliwia egzystowanie, odżywiają się tym zasobnikiem, który obdarzyła ich natura, zapasem żywności. No i później, miejmy nadzieję, trafią do naszych wód i my te jaziuny będziemy łowili. Ale daj Boże, żeby doszło do tego, żeby tak się wszystko w naszej przyrodzie ułożyło, żeby ten model węgierski, gdzie mamy ichtiofaunę zdominowaną przez suma, karpia i srebrnego karasia zwanego Japońcem, nie nastąpi i będziemy mieli normalną polską ichtiofaunę składającą się z szeregu pięknych ryb, w tym również i jaźni.